Zapraszam na YouTube'a Arka Tańculi. Zobaczycie niezłą akcję. Pozdrow. Proszę martini z lodem, wciągnięte niemieszane. Perfect. Cheers. Cheers. Dzień dobry, siemanko. Cześć kochani, jesteśmy na planie zdjęciowej hollywoodzkiej produkcji we Wrocławiu. Tym razem jest ze mną grupa zrzeszonych aktorów, których powinniście kojarzyć z naszej stacji rodzimej, czyli z telewizji Puls. Za chwileczkę pochodzimy sobie, pierwsze sceny kręcimy, moi drodzy, od samego rana, jest 7:55, jesteśmy w barze. Niestety dżentelmenowi nie przystoi chyba o tej godzinie jeszcze pić alkoholu. No ale że takim nie jestem, to polewaj! No właśnie, najważniejszym tutaj w tym faktem tego filmu jest to, że to jest hollywoodzka betonowa produkcja. Beton wymarzył sobie zrobić film i swojego dopiął skurczybyk. Gościu jest na tyle skrupulatny, na tyle jest rozgarnięty, że poukładał wszystkie układanki w jedną całość i jesteśmy dzisiaj na planie zdjęciowym. Tak, poznajecie tutaj reżysera, reżyserem jest Kuba Świderski, który też reżyseruje czasami Lombard, no oprócz tego w Lombardzie też gra. Kto tu jeszcze występuje? No to występuje też ze mną, jest tutaj Damian S. Ładny chłopak był, tylko no, kurwa się tak podzierał. Taki ładny chłopak był. Mama mi zawsze powtarzała, ten Damian to był taki ładny chłopak. Taki ładny chłopak był. I się tak musiał po was grać. Dziary na puryja. Który to ładny? Ten, ta. Moja mama mnie zareagowała, jak zrobiłem sobie na gębie ten, Jezu, jak ty wyglądasz, to jak to ma pewnie. Ale normalnie to jest słodziak i tak no, wygląda, no. Nie? To taki zły Mikołaj by był, nie? Tak z tą brudką, gdzie 6 grudnia zrobimy zły Mikołaj, a mama się też taki. No. Czyli jesteście już w pozycjach i tylko no, zrobimy twoje to wchylenie, dobra. Więc teraz ważne jest, żebyś się zapamiętał, jak bardzo... Jak się wchylasz? Jakoś pokaże się, że jesteś trefny. Grzesiu, musicie być w linii kamery, bo tutaj was niestety troszeczkę było widać. Jedźcie za naszym nowym koleżkiem. Ładnie wygląda ten obrazek, mam to. Ładny jest. Zadowolony jesteś? Tak. Jeszcze poszedł bardziej profilowo, wiesz? Jeszcze bardziej, jeszcze więcej tego. Ale jeszcze zbliżeń nie robiliśmy, przy zbliżeniach będzie widać, że jest. Scena 17A, ujęcie 1:2. Kamera? 17A, 8:1. Bandyta! Czy to, czy mogą kłamać? Dzisiaj dzień z samymi bandytami. Każdy jeden wygląda jak bandyta, albo jest bandytą, albo był bandytą, albo tym bandytą będzie. Sami bandyci. Tylko ja jedyny porządny. Nie wiem, co ja tu robię w tym filmie. A GH skończyłeś? No właśnie. Porządny. A ja gram w jakichś hollywoodzkich produkcjach. Zamiast, kurwa, programować roboty. Matka mówiła. Idź, kurwa, zatrudnij się tego Delphi'a, kurwa, porobisz tam 10 tysięcy miesięcznie, kurwa, to nie. Musiał się... Ładnie, ostro. No. Jest film? Jest. No. Zadymić możemy na całe wraca? No, zobaczcie, jaki będzie obraz. Kurwa, tylko żeby znowu jakiś samolot nie pierdolnął człowieku i wiesz, będzie na nas, że to my mgłę spowodowaliśmy. Dwóch wchodzi, oni sprawdzili, że Borys jest czysty i dosiadają się tutaj do niego, a on może tam pójść. Andrew siedzi i pije i tutaj przychodzi dwóch gagatków i nam wchodzi w kadr, więc albo robimy to, tak. A jest to, żeby zmienić szkło? Nie zmieścimy ich, bo się musimy. Nie, możemy przesunąć to. A może dać tego Black Magica swojego? Tutaj jakby tak kadrować? Widzisz coś? Widzę. Tylko żeby trzy osoby tu były, to trochę tak jest. Grzesiek, a stanąłbyś tutaj przy barze? Scena 26, ujęcie 1:2. Dobra, czekajcie, cofnijcie się, bo jeszcze się zerzygała ta. Za bardzo to się zerzygała. Zerzygała się nam dmuchawa. Jeszcze raz, jeszcze raz. Grzesio, bo ona będzie dymić. Jak tam masz nowy kolega, macie coś? Pytaliśmy, gadaliśmy. Nic. Wygląda na to, że grunt jest czysty. Dobra. Nie ma co szukać chuja do dupy. Trzeba popracować. Stop! Dobra, masz plan. Taki towar, to ja rozumiem. To co panowie, po kropelce? Tak. To są za interesy. Stop! Dobra. Mamy, nie? Bliżej, tak. Dobra, czekajcie, zróbmy od razu wariant tego. Zamknij i dopiero powiedz, taki towar, to ja rozumiem. I taki towar, to ja rozumiem. Kurwa. Pierwsze jest to,
zróbmy, żebyśmy mieli tego masterka, że idziemy sobie tutaj. Z chłopakami na Amerykańców średnim. Szef sobie tu siada, zaczeka, aż szef usiądzie, dopiero usiądź. I teraz, no. Siadasz, szpryca, siadaj od razu obok niego. Czyli? Myślenie zostawcie mi, wyciągasz pieniądze, jedno, drugie, teraz zawołajcie Borysa. Borys Matki Boskiej Pieniężnej. Dobra. Wy wychodzicie, macie swoje, zarobiliście, wchodzi Borys, siada w twoje miejsce. I wtedy jak pojawi się hasło premia, to wtedy wyjdzie nasza premia. Proszę o ciszę. Gdzie? Scena 36, ujęcie 1:1. Nie no, spoko, nie było tematu. Kroszew tak uważa. Właśnie tak uważam. Coś jeszcze? Nie no, tylko myśleliśmy, że... Dosyna nie zostawcie. Czekaj. Kamera. Poszła. Scena 38, ujęcie 1:1. Borys! Zdrowie, że interesuje mnie współpracę. Przejdziesz się ze mną? Śmiało. Pięknym kobietom się nie odmawia. Tak byśmy zrobili, że jest to. Zaczniemy się z lewej. Hop. I jest Vincent. Co robi Vincent? Vincent odlibuje. No. No tak. A my dziwko, co się dzieje? Jest dziwko. Kamera zaczyna jechać od tamtej strony, jak my się szykujemy, przeładowanie, coś chowamy. I nagle jak kamera po trzecim gościu wjeżdża tutaj na wejście. Ty wchodzisz. Upada, podchodzisz do niego, kończysz. Zobacz sobie, jak to leży w rączce, pstryknij sobie, bo tak będzie się działo. Kapitalnie leży w rączce. No specjalnie wziąłem, żeby to była kultowa broń, a nie taka, wiesz, Glock, jak wszyscy mają, żeby to pasowało do siebie, nie? Super. O, robisz dźwignia zwolnienia. Tutaj, nie? I nie cały, tylko troszkę, tak? Pół, nie? Samo do bicie, nie, możesz dobić. Przeładowanie i tu prawym kciukiem od razu w dół sobie dźwignię. Bo jest pusty. Tak? Bardzo ładnie. W swojej będziesz potwierdzana. Na pewno mamy końcówkę dialogu i to jest super. Nie, wydaje mi się, że strzał padł za bardzo w ziemię. Troszeczkę tak. Troszeczkę strzał padł w dół, a nie w człowieka. Tak. Czyli wyżej. Trochę wyżej strzał, a my się poprawimy jeszcze z ostrością. Okay. Krzywdy mu nie zrobisz. Dobra, ale to było super. Wchodzi szef, to że ty sobie przejdziesz tutaj na tą drugą, nogę, nie? Czyli jak będzie strzał, to możecie on odrzucić. Bo teraz, żebyśmy mieli was w miarę równo. I teraz Artura też dam trochę bardziej w prawo. Potrzebujemy twoją reakcję, potrzebujemy POV. Dobra, lecimy. Posprzątajcie to gówno, bo nie mamy czasu na telenowele. Trzymaj. Dobra, na pierwsze pozycje poproszę. Uwaga, będzie strzelane. Kamera. Proszę łącz. Zapisie. Scena 43, ujęcie 3:1. Swoje będziesz podpierdalał? Co, ty też masz jakieś wątpliwości? Nie? To posprzątajcie to gówno, bo nie mamy czasu na jakieś tam telenowele. Trzymaj. Dobra, jest z nami główny producent, koproducent, pomysłodawca całego zamieszania. Beton, opowiedz, jak to się zrodziło w twojej głowie i jak zrobiłeś, że wreszcie dopiłeś swojego, bo opowiadałeś mi o tym filmie. No, rozmawialiśmy u ciebie na kanale, jak robiłeś wywiad podczas Lombardu, nie? Wesela. Możesz powiedzieć o tym, czy nie? Możemy powiedzieć, że planujesz swój film? No, możemy, no, mam to gdzieś w planach, mam pewne rzeczy poukładane, mam scenariusz, rozmawiam z jakimiś tam firmami zainteresowanymi, żeby wejść. Może właśnie, jeżeli ktoś byłby zainteresowany, słuchajcie, to właśnie Dominik mi przewinął sytuację. Bardzo fajny scenariusz, myślę, bardzo fajny film, może być ciekawy. O dziwo, osoby, które mają jakieś doświadczenie w pisaniu scenariuszy, czy reżyser, który ma do czynienia ze scenariuszami, z filmami, powiedział, że jest to dobry pomysł, także jak na pierwszy raz, to bardzo fajnie. Zobaczymy, co z tego będzie. Na razie to są plany, ale wiadomo, podobnie jak ty, ja mam w życiu podobnie, że jak coś sobie zaplanuję, to idę jak dzik w żołędzie po prostu i staram się to realizować, a nie tylko snuć, bo jedni snują, inni realizują i chyba raczej tak robimy, tak? Może też czasami na różnych płaszczyznach, to masz tam swoje biznesy. I w sumie nie minęło dużo czasu, a już realizujesz swój plan, także no, bardzo szybko działasz, napierdalasz. No, marzenia trzeba spełniać, rozmawialiśmy o tym. Był plan, napisałem scenariusz, znalazłem odpowiednich ludzi i jesteśmy tutaj i pierwszy dzień za nami. No jak właśnie pierwszy dzień?
No ja rano to byłem nieżywy. Była trema wczoraj? Myślałem, że zwymiotuję podczas jazdy samochodem. Ale z nerwów? Oczywiście, że tak, no bo to wiadomo, pierwszy raz się coś robi w życiu, to jest ciężko. No ale co, chyba się udało. Sam byłeś na planie. Obrazek wygląda bardzo ładnie, zobaczymy jak to posklejam, zrobię wyjaś. To jest dopiero początek, ale... Także jest... bądźmy dobrej myśli, no. No właśnie, bądźmy dobrej myśli, zobaczymy jak to wyjdzie. Wy oczywiście to wideo zobaczycie już po emisji filmu, więc będziecie widzieć. Ale i tak będzie ciekawe. Trzymajcie się, hej.